Myślałem sobie też wielokrotnie już w swoim życiu, w swojej karierze dziennikarskiej o tym, że żeby być wybitnym sportowcem, to trzeba mieć charakter, to jest ewidentne i to wiemy wszyscy. Natomiast bardzo często ludzie z mniejszych miejscowości osiągają sukces. Z czego to może wynikać? Bo ty też jesteś z małej miejscowości. Mhm. Tak. Chciałeś się wybić. Tak. Może nie to, że wybić, tylko właśnie powiem, ja miałem te marzenia, tak? Może też moja mama, bo jak byłem mały, mój ojciec zmarł, jak miałem 15 lat, więc moja mama też miała siostrę, tak? Więc nie miała czasu na to, żeby gdzieś tam przypilnować, powiedzieć, ej, halo, jaki ty sobie sport wymyślasz, tak? O co ci w ogóle chodzi? Tylko powiedziała, chcesz sport, tak, będziesz trenował, tak, podoba ci się, tak, no to dobrze, masz szansę, akurat trafiłem do Ciechanowa, do mojego trenera, który, powiedzmy, już trenujemy razem 20 lat, tak, więc no, miałem szczęście, że trafiłem, powiedzmy, na fachowca, tak, i się to jakoś to udało, ale no przede wszystkim tak, trzeba mieć marzenia, ciężko pracować, ale przede wszystkim powiem tak, że no, nie, w takiej małej miejscowości co robić? Życie kończy się, powiedzmy, nie wiem, zimą o godzinie 15, bo już jest ciemno, nie ma co robić, tak? Więc jak była otwarta sala gimnastyczna, były kiedyś SKS-y, to przecież było 5-6 drużyn, żeby pograć. Nie było internetu, kina, nie było nic, barów, nie wiem, miejsca, gdzie by wspólnie posiedzieć, czy jakieś głupoty porobić, to nie było miejsca na to. Więc no, no co, no to był ten sport, tak? Więc dzieciaki z małych miejscowości, powiem tak, mają ograniczone szanse na to, żeby gdzieś się pokazać, nie? Ale jak już się pokażą, to w większości te szanse swoje życiowe wykorzystują. No i też często sięgają ci ludzie z małych miejscowości po dyscypliny, które niewiele kosztują. Akurat w twoim przypadku też tak jest, prawda? Czy wiesz, no powiedzmy, no teraz patrząc z perspektywy czasu, porównując z innymi dyscyplinami czy konkurencjami, to praktycznie jest no, zerowy nakład, tak? Bo powiedzmy wylać koło, kawałek betonu, czy tam płyty, dresy, buty. Dzisiaj ma piękne buty Nike'a, tak? Jest super, tak? Ale kiedyś były takie buty jak korkotrampki, nie wiem, czy pamiętasz. Tak, oczywiście. Odcinało się nożem te... Tak. To wszystko. Korki. Korki i rzucałeś w tym, tak? Były bardzo cienkie, więc zimą, czy tam jak padał deszcz, to wracałeś do domu przemarznięty, z praktycznie odmrożonymi stopami, bo powiedzmy minus 5, śnieg po kostki, a ty musisz rzucać dyskiem, po ten dysk jeszcze trzeba iść, wrócić z nimi i tak dalej, albo w tym śniegu czasami ich poszukać. Więc no, nie jest to drogie, ale powiem tak, nie każdy do tego się też nadaje garnie. Dzisiaj każdy chce być piłkarzem, a nie dyskobolem, bo do tego trzeba już mieć warunki, trzeba być dużym, silnym, szybkim, no. A da się z tego żyć? Tak, da się żyć, tak. Ale to dzięki sponsorom, czy dzięki nagrodom, które się wygrywa? Czy powiem tak, dzięki nagrodom na spokojnie da się żyć, dzięki sponsorowi da się żyć, ale przede wszystkim powiedzmy tak jak dzisiaj, PKN Orlen, tak, mój sponsor, gdzie powiedzmy podpisując umowę na kilka lat, wiem, że przez 4 lata moja rodzina, ja mamy być zapewniony, więc ja mogę się stricte skupić tylko na sporcie. Nic nie musi mnie dookoła interesować, tak? Mhm. Większość sportowców nie ma takiego komfortu i jak ktoś już ma tego sponsora, to powiem tak, no możesz cały swój czas, nawet ten wolny, poświęcić na sport, tak? Że nie musisz się martwić, jak większość sportowców, może gdzieś dorobię, może coś innego zacznę robić w trakcie, nie wiem, jestem świetnym informatykiem, mógłbym robić komuś strony, tak, albo w jakiejś firmie pracować po godzinach, a moim zadaniem jest przyjść o 10 na trening, dać siebie 100%, obiad, odpocząć i po południu kolejne kilka godzin na siłowni, czy na bieżni, na rzutni z boku, robić to samo na 100%, tak? Mhm. Więc to jest naprawdę super sprawa. No mówię, ja miałem troszkę, na początku może miałem ciężko, ale później gdzieś tam to moje życie się poukładało, bo powiedzmy jest sponsor, jestem też zawodowym żołnierzem, gdzie też reprezentuję Śląsk, Wrocław i polskie wojsko, więc no, jest kilka źródeł, jest stypendium, tak więc spokojnie mogę z tego się utrzymać, siebie, swoją rodzinę, no i z tego się cieszę, tak. A wśród sportowców, którzy uprawiają tego typu dyscypliny mniej popularne i też nie dające jakichś wielkich honorariów, są tacy, którzy narzekają na sport, na piłkarzy? Piłkarze są irytujący, wiesz, dla was? Może nie powiem tak. Oczywiście każdy... Pamiętam, że Tomek Majewski wielokrotnie się wypowiadał na temat piłkarzy i raczej były negatywne opinie. Czy wiesz, akurat my się śmiejemy z kilku wywiadów, jak tam piłkarze udzieli, chociaż nie mówię, że każdy z nas jest idealny, tak? Mhm.
Każdy pod wpływem emocji, jak wychodząc ze stadionu dostaje pytania, to czasami po prostu gada głupoty, tak? No ale no to jest adrenalina. Są też głupie pytania czasami. No czasami są też głupie pytania, ale no to jest, no to... Tutaj dla sportowca są emocje, bo jeszcze żyje zawodami, myśli głowę. Ale nie, ja uważam tak, większość ludzi, jak to w Polsce, każdy jest zazdrosny, zawisny. Ja tak, może nie każdy, ale większość ludzi, że nie wiem, powiedzmy Lewandowski, czy Krychowiak, czy nie wiem, Błaszczykowski, to zarabiają takie pieniądze, a powiedzmy ja nie zarabiam takich pieniędzy, a powiedzmy mam lepsze wyniki od nich, bo mam medal olimpijski, tak? No, kto mi bronił być Lewandowskim, Błaszczykowskim, czy Krychowiakiem? No, każdy ma prawo wyboru dla mnie, tak? Więc ja uważam, że każdy znajdzie sobie swoją jakby taką dziedzinę, w której jest dobry i się w niej sprawdza, nie ma co zazdrościć, no bo uważam, że z tego, co znam historię, nie wiem, Błaszczykowskiego, Lewandowskiego, to też nie pochodzą z takich bogatych domów, że się przelewało, dostali szansę i ją wykorzystali i dzisiaj są najlepszymi piłkarzami świata. Polska lekkoatletyka teraz ma dobry czas? No jeden z lepszych, powiem tak, po Igrzyskach Olimpijskich w Londynie trochę się tego obawiałem, bo gdzieś tam pokazywały się młode talenty, ale to nie były jeszcze wyniki, powiedzmy, na skalę światową, a tutaj już tak, no, powiedzmy, jest kilku starych zawodników, ale są młodzi, Maria Andrzejczyk, Bukowiecki, Swoboda, Asia Jóźwik. Więc jest kilka osób, twarzy, które mogą naprawdę zamieszać w tym świecie lekkoatletyki. A z czego to się wzięło? Z ich indywidualnych umiejętności i talentów, czy z pracy związku, działaczy, trenerów? Tak, wiem. Przesadziłem, ale o to chodziło. Nie, no powiem tak, to trzeba mieć w tym wszystkim niesamowite szczęście. To, co ja powiedziałem, że ja miałem szczęście, że trafiłem na dobrego trenera. Bo wielu zawodników trafia, powiedzmy, jak jest wiele projektów, nie będę mówił, jakich lekkoatletycznych i powiedzmy tak, ktoś mówi, o, świetny projekt, zawodnicy młodzi osiągają wyniki lepsze niż Niemcy, Holendrzy, nie wiem, tam Francuzi, tak? Trzeba mieć przede wszystkim tak szczęście do tego trenera i człowieka, który poprowadzi cię tak, że ty masz być dobrym seniorem, a nie dobrym juniorem, czy młodzikiem, czy młodzieżowcem. Bo w Polsce było niesamowicie, wygrywamy, nie wiem, klasyfikacje medalowe z wielkimi potęgami jako młodzieżowcy, czy tam juniorzy, młodzi, młodzicy, a później przychodzą seniorzy, ci Niemcy, powiedzmy, startują, a naszych nie ma, już każdy zapomniał o nich, tak? Więc, no... Tutaj szczęście trafi do człowieka, który nauczy cię poprawnie, patrzy, krok po kroku poprowadzi cię do wielkiego mistrzostwa, że powiedzmy, jak nie wie już, co ma zrobić w pewnym momencie, to oddać się do lepszego trenera, czy do trenera kadry, czy jakiegoś innego klubu, bo ktoś jest po prostu merytorycznie od niego lepszy, nie wiem, doświadczenie ma lepsze i większe i może z ciebie być za kilka lat, powiedzmy, super zawodnik czy zawodniczka. No i to, że zdobywamy tak dużo medali teraz na tych dużych imprezach, to nie może być kwestia tylko szczęścia, że się trafiło na świetnego trenera. No to musi być jakaś grubsza sprawa. Czy nie, powiem ci tak, w Polsce jest problem tego, że nie ma takiego etapu szkolenia, czyli jest ktoś takiego naboru, że ktoś po, nie wiem, powiedzmy po szkołach, są zawody, jest kilka teraz projektów, powiedzmy lekkoatletyka dla każdego, czwartki lekkoatletyczne, gdzie są wyszukiwane te talenty, tak? Tylko mówię, że większość tych talentów to już są przepalone dzieciaki, bo większość z tych ludzi to chce, wiadomo, no patrzcie, szkoła podstawowa numer jeden w Warszawie, czy tam jakaś inna, ma mistrza w tym i w tym, ale on ma dopiero 15 czy 14 lat, a już jest wypalony fizycznie, już jego motoryka, dynamika jest naprawdę na poziomie, bo jest nawet szybciej dojrzewający, już jest na poziomie wyższym niż jego rówieśników, więc no, jest kilka programów, które powiedzmy no, działają w miarę, tak? Ale też brakuje takiego naboru, że ktoś jedzie z kadry, nie wiem, ludzi, którzy widzą potencjał w dzieciakach, tak? Który zna się, powiedzmy, na lekkoatletyce i robią zawody szkolne i fajnie pani tutaj biega, pan fajnie skacze, pan fajnie rzuca. Macie tutaj koordynatora, który będzie szkolony, nie wiem, powiedzmy, przez kogoś, nie wiem, jak, nie jestem w stanie sobie teraz tego wyobrazić, jak to miałoby funkcjonować, tak? Bo to muszą być na to wszystkim fundusze i ludzie, którzy mają chęć do pracy i koordynatora, który, powiedzmy, prowadzi tutaj z wami zajęcia. Zna się na sporcie, spotykamy się, nie wiem, raz w miesiącu, mamy jakieś konferencje, uczymy go kolejnych jakichś nowych rzeczy,
i powiedzmy później rosną z takiego naboru rosną gwiazdy, bo mówię, no w innych krajach też tak jest to robione, że powiedzmy z kilkudziesięciu tysięcy dzieciaków powiedzmy jedna, dwie osoby jest dobrym sportowcem, tak? Mhm. No tak, bo wybór zawsze jest trudny. Lewandowski pociągnął piłkę nożną, Adam Małysz pociągnął skoki narciarskie, a co z lekką atletyką? Małachowski? Tak. Majewski? Włodarczyk? No jest tego. Nie, wydaje mi się, że tutaj dużą taką rolę na pewno odegrał Tomek Majewski, tak? Dwukrotny złoty medalista olimpijski, niesamowicie rozpoznawalna twarz, wysoki, z brodą, długie włosy, no, trudno go na ulicy nie zauważyć. Na ale pewno... kiedyś był Robert Korzeniowski, 4 złote medale i jakoś nie pociągnął całej lekkiej atletyki. To kwestia konkurencji też? Nie, może to kwestia charakteru, kwestia wyglądu, kwestia szczęścia, tak? Tomek trafił też na sponsora, na Orlen, tak? Gdzie też był wszędzie w mediach i tak dalej. Trafił w moment, gdzie Polacy potrzebowali tego sukcesu w Pekinie, gdzie było kilka startów z ludzi, zawodników, którzy mieli mieć medale, nagle nie mają tych medali, a on tu wchodzi nikomu, no name, tak? I wygrywa ze wszystkimi, tak? Z potęgą świata, czyli Amerykanie, Niemcy, tu wygrywa jakiś sobie tam Polak. I media polskie to kupiły i on tą lekką atletykę no, pociągnął, ściągnął kilku sponsorów. Wiele osób zaczęło się tym, powiedzmy, lekką atletyką interesować. Mhm. Co Piotr Małachowski, zadam to pytanie dlatego, że myślę o tobie jako o człowieku, który ma bardzo zdrowe podejście do życia i do sportu też. Co Piotr Małachowski będzie robił po zakończeniu kariery? O stary, to jest właśnie pytanie. Powiem tak, nie wiem co będę robił w takim sensie, że powiem tak, jest główna propozycja, żeby wyjechać za granicę, być trenerem, tak? Mhm. I jest to bardzo poważna propozycja, gdzie... Już teraz masz taką propozycję? Tak, tak. I oczy, wow. Powiem tak, może dlatego właśnie nawiążę do pytania wcześniejszego, że który wcześniej zadałeś, że nie chciałbym po prostu... Nie zdobyłem tego medalu, bo jakbym zdobył złoty medal, to na pewno już by dzisiaj mnie nie było w Polsce, tak? Mhm. Więc to jest szczęście z racji tego, że ja tyle czasu spędzam poza domem, więc nie chciałbym kolejnego wyjazdu, bo jak wyjadę za granicę, to na pewno będzie, wiadomo, łączyło się z tym, że znowu mnie nie ma pół roku czy 8 miesięcy w domu, tak? A nie chcę tego. Więc przez 4 lata jeszcze będę takim, powiedzmy, pół roku w domu, pół roku na wyjeździe, to jest zawsze więcej, ja mam małego syna. I chyba to, no jest kilka pomysłów na to, co dalej robić. Mamy jakiś projekt stworzenia fajnej firmy, fajnej spółki, o której na pewno w niedługim czasie się też dowiesz. O.